Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Deku, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dzikiego Oni. Właśnie udajemy się na miejsce do kryjówki Filipy Eichhardt. Odpocznij. No, ostatnio poprosił nas o tą przysługę Radovid, więc stwierdziłem, że ją wykonamy po prostu. To kolejne zlecenie, zwykłe. Tardzie na się nie trwa. Naszych wynieśliśmy rany, a na dole zostało chyba z 10 trupów. Chciałoby się trochę poswawolić. Nie, mnie to obchodzi. Mamy rozkaz przeczesać jaskinie i zrobimy to. Wyegzorcyzmowanie wiedźmy. Pogadajmy z nimi. Nieźle przepalony koleżka. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty. Jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden. Leczniej. Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radovid. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Kolega chyba nie jest za bardzo zadowolony. Dał dupy i tyle, na co ja mogę powiedzieć. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radovid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Powiadasz, że zamieniła się w sowę. Ciekawe. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhard przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Ty raczej na pewno. Dobra, bywaj, kolego. Czego się... Kto jest... No, pomijaj szybciej. Bywaj, kolego. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. No, ciekawe, co nas czeka. Pewnie nic przyjemnego. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. To powiedział, że ja w ogóle na to liczę. Jak myślisz, zdziała coś? Kto? Ten zabijaka? W życiu. To wiedźmin. Wiedźmin, znikaj stąd, wiedźmin, póki mam cierpliwość. Będzie martwy. Nie wystawiaj na próbę mojej. Zamknij mordę tam tym łowcom czarownic pierdolonym. Ten dożony tosiarzu. Rozchodzimy. To musi być mechanizm otwierający drzwi. O proszę, a co tutaj mamy? Brakuje jednej płytki. Ciekawe, jakiej płytki. O proszę. Można wejść? Można wejść, jak najbardziej. Idealna trzeba, kryjówka, kurwa, jeśli jest się sobą. Mnie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Trochę tak. Co my tutaj mamy? Mogę jakby tu zebrać? Nie mogę, cholera wie. Idę najpierw w tę stronę, bo chcę zobaczyć, czy ktoś tu... O kurde. Ktoś tutaj się chowa, ale chyba... Chyba nie powinienem tutaj w ogóle... Nie, raczej nie. Tutaj coś pokazuje, ale nie mogę nic z tym zrobić. Dobra, no to po prostu idziemy dalej. Portale, świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa. Kto by pomyślał? No, też myślałem, że łowcy już ten portal, kurwa, dojebali. Chociaż oni tu w ogóle weszli. Nienawidzę portali, flaki się przewracają. Oj, wiemy. Ptasia o tym, Geralt, wiemy. Wystrzępiona na brzegu. To sobie pióro. A wy, jeżeli lubicie serię i podoba wam się odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Nie przegapić żadnego odcinka. Mogłem się spodziewać, że zastanę się na kery. O kurwa. Uwielbiają takie miejsce. No ta, nekerki. Proszę bardzo. Łohoho, prawie żeśmy tam spadli. Chciałem, że mam cały czas quena aktywnego, dlatego dałem mu się dupnąć. Okazało, że jednak nie mam quena aktywnego. Proszę bardzo, panie neker. Gryziesz piach. Mamy kolejnego koleżkę.
Unik nie. Chociaż silne ataki nie są zbyt dobre na Nekery, z tego co pamiętam. No nic, idziemy dalej. Zbieramy wszystko oczywiście, jak to w grach RPG bywa. RPG. Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Miejmy nadzieję. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Arden? Teraz powinno zadziałać. Proszę. Udało się. Ogniwo uruchomiło portal. A, dlatego tam była taka... Tam u góry był taki znak ręki, bo tam też jest portal. Tylko ciekawe, czy da się go jakkolwiek uruchomić. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz. Ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. No tak. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal? Tak, na pewno. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Rosonkill, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Ciekawe. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Sowa. Coś mi ta sowa mówi. Dobra. Ktoś ma sowę. Wychodzimy stąd. Jeżeli wiecie, o kogo mi chodzi, mówiłem, dajcie znać w komentarzach. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym chłopcem i dawaj kryształ. Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. Wszystko na temat, nie? Tam są potwory. List miłosny? Miłosny? Kochana Fili. Kupiłam właśnie twój ulubiony koktajl na trasie posiadłości ojca pod Metinną i zastanawiam się, co ci u diabła strzeliło do głowy. Zrozumiałbym, gdybyś po prostu się mną znudziła. Przyjęłabym z pokorą, gdyby okazało się, że nie odpowiadał ci model, jaki stworzyłyśmy, albo że znalazłaś sobie młodszą i ładniejszą, ale na miłość wszystkich cholernych bogów. Ekstra? To... O kurde, ten za przeproszeniem wieprz zamiast mnie? Nie wiem, czy to żart, czy testowałaś nowe mikstury, od których pomieszało ci się w głowie, albo może to jakaś twoja kolejna gra. Jeżeli potrzebujesz być blisko tego prymitywa z powodów politycznych, nie widzę powodu, żebyśmy musiały zrywać naszą znajomość. Ostatecznie to nie byłby pierwszy raz, gdy chciałybyśmy się ukrywać. Okej, czyli list miłosny od jakiejś typiary, który mówi o tym, że... Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dixty. Ciekawe. A tutaj co? Kolejne pióro. Pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. No chyba raczej na pewno, Geralt. O kurde, nie ten znak. Może być czasami gorąco. Chociaż może jeszcze nie tutaj. Gdzie ten odłożyć? Tutaj, dobra. Dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. No pewnie Arden trzeba będzie go ładować, tak samo jak tamten. Dokładnie. To zadziałało? Zadziałało, dobra. Uruchomił się w końcu. O, Nekery. Tego się bał ten łowca? Paru Nekerów? Ważne. Cóż za łowca. Takie to są kozaki ponoć. Kończmy to. No gdzie on jest? Wyskakuj z ziemi. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tu. Cholera, nie chcę tam spadać. Ciekawe, musiało być jej laboratorium. Właśnie, tunel tu jest jakiś. Kiedykolwiek nim schodziłem w dół? To jest dobre pytanie.
Jeżeli nie, to właśnie teraz to zrobię. Może coś być. A jest, tu jest ogniwo, czyli musiałem tu kiedyś schodzić w dół na pewno. Dobra. Zgaduję, że bez tego ogniwa nie pójdziemy dalej po prostu. Tak? Trochę mnie poharatały, ale to nic. Kurde, myślałem, że odkryję coś, czego nigdy nie widziałem. Ale pewnie jeszcze nie raz tak się zdarzy w tej serii. To jakby każde przejście Wiedźmina zawsze pokazuje coś... coś nowego. Tak mi się wydaje. Tak samo jak jest ze Skyrimem. Za każdym razem... natkniesz się na coś nowego po prostu i tyle, nie? Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. A, czyli dialog ten sam. No dobra. No nic. Tu widzę portal naprzeciwko. Możemy coś podpalić, spoczko. A tutaj pewnie włożyć kryształ. Dokładnie tak. Dobra, ładujemy go. Czekam, aż portal się pokaże. Lecimy dalej. To musi być najniższy poziom. Aha, tu trochę chyba łowców sobie poginęło, tak coś mi się wydaje. O proszę, skrzyneczka. Proste narzędzia płatnerskie, na pewno się przydadzą. Teraz tak, tutaj był sobie portal. No był sobie, nie jest aktywny. Wyśmienity olej przeciwko insektoidom. O proszę, to fajnie. Mamy jakieś przejście tutaj. Worek, jakieś glify, buty rębacza. Raczej się nie przyda, bardziej będzie na sel, nie? Jakieś dziwne drzwi. O kurde. Ifryt jakiś, panowie i panie. Nie mogło się obyć bez strażnika. Mamy strażnika. I on będzie... dobre pytanie, czym on będzie? Zobaczmy, bestiariusz. Raczej z czymś podobnym już walczyliśmy. Istoty magiczne, to będzie coś typu golem. Na bank to jest golem. Czyli mamy olej przeciwko istotom magicznym i bombę dwimerytową. Okej. Okay. No, mogę kliknąć, dzięki. Olej przeciwko istotom magicznym, taki niebieski. Bomba dwimerytowa. Nawet mamy ulepszoną. Proszę bardzo. Teraz możesz przejść w tryb walki. Dziękuję bardzo. Chcemy korzystać z płyna. Dzięki. Widzę, że się palę. Nie chcę się palić. Bombę dwimerytową poproszę. Okej, okay. Co to mu niby zrobiło? Coś musiało mu zrobić. On nie jestem... A ja cały czas od niego będę płonął, tak? W ten sposób to będzie działać. Cholera jasna, niedobrze. Bardzo niedobrze. On będzie mnie cały czas podpalał. Da się jakoś, nie wiem, pozgasić, może jakimś ardem? Podziałało? Chyba tak, dokładnie, to podziałało. O, cholerder. Dobra. Jeszcze trochę i ifryt. Ifryt będzie dead. Dobra, jakiś mocny atak. Zajmij się. Puchnie czy coś? Nie, po prostu spłonął. Okej. Okay. Serce golema. Ognisty golem. Spoko. Bierzemy to, co z niego zostało i... idziemy dalej. On wyszedł stamtąd. Tutaj... my też jakieś zejście i mam nadzieję, że jest to totalnie opcjonalna ścieżka. I właśnie na taką wygląda. Sztabat Wimerytu, księżycowe drobiny i jakaś tam ruda, kołane grabie. No to niekoniecznie nam potrzebne, ale tamto pewnie się przyda do czegoś kiedyś. Coś jeszcze tam zostało? Nie, nie. Dobra. A to te portale takie dźwięki wydają. No tak, mogłem się domyślać wcześniej. Co mamy łóżko, tutaj? Stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. No i na dodatek wszystko jest totalnie zdezelowane. T-
To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Okej. Okay. Tylko dlaczego są zakrwawione? To właśnie. Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Albo. Tą książkę mamy. Tej się nic nie dowiemy. Co mamy tutaj? Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Może próbowała zrobić jakiś przeszczep oczu, czy coś takiego? To miałoby sens, skoro je wydłubano? Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Cholera, szkoda. Co my tu jeszcze mamy? Jest jakieś biurko. Możemy fajkę z niej podnieść, okej. Okay. Niego. Okay. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Może, tylko skąd weźmiemy kryształ? A tutaj coś leży. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Chyba zdecydowanie próbowała sobie przywrócić wzrok. A tam coś. Dobra, to musimy tam przejść wtedy. No skocz, dobra. I co tutaj było? Gdzieś coś tutaj widziałem. O, właśnie jest. Kryształ z megaskopu. Mocno okruszony. Please, będzie wiedziała, co z tym zrobić. Nie chcę tego oddawać Radovidowi. Chcę iść zdecydowanie do Triss. Oj tak, zdecydowanie. Jakby ja tam Radovida, za Radovidem nie przepadam. Przepadać nie mam. A to co? Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków. Aha, pióro. Korzystała z dobra. Polimorfii. No raczej na pewno. Nie wiem, który raz ten dialog słyszymy. Teraz jak tam wrócić? Raczej nie tędy. Pewnie po tych portalach, co? O kurde, co to tu było? Taki? Dobra, spierdzielamy stąd, bo teraz jeszcze nas coś zabije. Wystarczy iść po portalach po prostu, żeby tam wrócić. O, tam nie chcę tam wracać, dobra. Chyba tak, chyba właśnie wystarczy iść po portalach po prostu. Mam taką nadzieję też. Okej, tutaj byliśmy. Tędy, dobra, to jest kolejny portal. Dobra, tutaj chyba jest ten pierwszy, początkowy portal, tak mi się wydaje. Tak. Trzeba było iść za nim. Prosto w paszczę potworów? Tutaj coś czuję, że może dojść do jakiejś chryi. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. No, jest dokładnie tak, jak... Żywego! Myślałem. Żywego! No. Dokładnie tak. Stało chryje. Kto by się spodziewał, że łowcy czarowni będą chcieli nas ostatecznie zabić. Raczej chyba każdy się mógł tego spodziewać. Kurwa. Dobra, trzeba uważać. Ty chuju złamany! Zajebiste są te okrzyki. Jak ja to lubię. Dobra. Proszę bardzo, koledzy. Z dwóch stron go obejście. Koledzy łowcy. Patera. Zabiję cię, ty. Co ty mnie zrobisz? Ty mnie zabijesz? Kolego. Trochę nieżywy już jesteś, tak mi się coś wydaje. Że tak powiem, nie obiecaj. A tu, o proszę, tu jest jakieś przejście. W ostatnim momencie kątem oka zauważyłem, co tutaj mamy. Srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota. O proszę. No i super. Ty, to mi się podobało. Takie rzeczy to ja mogę znajdować przypadkiem. Zajebiście. Chyba na 18 poziom jest ta szkoła kota, tak więc fajnie byłoby znaleźć jeszcze ten jeden miecz i później zrobić sobie cały secik, nie? Byłoby spoczko.
Dobra, gdzie jest najbliższa szybka podróż? Bo my byśmy chcieli... Na pewno nie tutaj, tylko tutaj. I Tris jeszcze jest w... Nowigradzie? Ja nie robiłem tej całej eskorty przypadkiem? Ty. A nie, chyba żeby zrobić tą eskortę całą tych czarodziejów, potrzeba z Dijkstrą to skończyć, bo tam dla Dijkstry też jeszcze jakąś rzecz mamy do zrobienia. Myślę, że żeby ją skończyć, tą rzecz teraz właśnie w tym odcinku też. No dobra. No kurde, już mi się zrespili dość tak śmiesznie. Właśnie jeszcze nigdy tak tutaj nie zrespiłem. Tutaj na rynku też mamy jakieś coś. U mnie znajdziesz wszystko, czego no dobra, to później. Póki co to biegniemy do Triss i powiemy jej o tym. To co znaleźliśmy. O tym krysztale w sensie, z tego megaskopu właśnie Filipy, nie? Kurde, nie pamiętam tego, jestem ciekaw, co nam powie. Ludziska, straż wezwijcie! Te ludzie z kurwiele juniora mnie nie interesują. Ten dom, to on... Tutaj się wchodziło, dobra. Tutaj też jakieś kolejne coś dziecko chce? Zapukaj. Chyba jeszcze nie byliśmy tutaj. Chociaż może byliśmy? Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Jeżeli słyszycie moje chrząkanie, to przepraszam, ale dalej mam lekką chrypę. A odcinek się sam nie nagra. Dobra, Triss, słuchaj, czy ja tu u ciebie już byłem? Nie pamiętam. Tak, Geralt? Chyba byłem. Dobra, porozmawiajmy najpierw. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymałaś się z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. A to ciekawe. Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Okej. Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Oczywiście. Geralt, wiesz, co on jej zrobił? Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. I? Ustaliłeś coś? Kilka rzeczy. Ja znalazłem kryształ najpierw może. Lepiej. Zobacz, co znalazłem. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. O, proszę. Ej, za cholery tego nie pamiętam. Obie z Idą nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keirę i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do Loży, a Triss... Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale nie uda ci się samej zregenerować oczu. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Czyli tak miałem rację. Więcej nie da się odtworzyć. Założę się, że Radowid bardzo chciałby dostać ten kryształ. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Nie dam. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Okej. Powodzenia. A to chata jest krzywa, zapomniałem już, jak to jest.
Dobra, powiemy Radowidowi teraz, czego się dowiedzieliśmy o Filipie i zakończymy sobie to zleconko. No, no tak, no. No to tak, to 1000 parę tych kilometrów. Aha, tutaj to już nam zniknęło, dobra. Bo może to zniknie, jestem ciekaw, czego chce ta mała dziewczynka. Nie chce mi się nawet strzępić język. Dziecko po prostu. Co się stało? Oni... oni... Jacy oni? Hej, zaczekaj. Ej, dobra, to o tym, o czymś takim to nie pamiętam. Ten siwy! Aha. Brać go! Aha. Z barbarzy! Nie właśnie mu to ciekawe. Kurwa strona, co Cooper wszystkim nadstawia. Panowie, a wy... się dobrze czujecie? Panie, co? Już mi tak się wydaje. Dujcie się, drom dookoła. Chyba ty zaraz umrzesz, przyjacielu. Mojej kozy. Dobra, młyneczek odpalamy i... Aha, odpalił się. A to ciekawe. Manko, bandyta. Bandyta bez głowy. Bez głowy bandyta. Dobra, przestańcie drzeć ryja, ludzie. Boże. Kurwa, mieszczanki jedno się znalazły. Na rynek chciałem. To w drugą stronę. Dobra. To komentarze. Jak chleje tyle, to może go zostawić. A to chyca. A to gdzie? Poratujcie! Chory jestem na bidę! Chory jestem na bidę! Jakiś kłopot? Dobra, a tutaj co się dzieje? A ten co? Tak co ten ten strażnik w stanie walki jakiejś? Cóż tam się wyprawia? Kurde, czasami jeszcze mam napady kaszlu. Dobra, Radowid. Radowid, ty synu. Teraz mnie posłuchaj. Czego się dowiedziałem? Jak tam wejść? Tędy? To okręt jego królewskiej mości, dokładnie, Radowida tędy. V króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhart. Skoro tak, to chodź za mną, tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Masz mnie na oku? Ojojoj. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhart? Raczej jak go okłamiemy, to się zorientuje, że kłamiemy. Ale i tak go okłammy, jakby ja nie stoję po jego stronie. Rzeczywiście ukrywała się tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale niestety, a może stety, przyjechałem za późno. W kryjówce wybuchł pożar. Prawdopodobnie spłonęła. Koniec godny czarownicy. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhart nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. Również żegnam i nie pozdrawiam. Dobra, interesuje mnie to jedno zadanie. Skarb hrabiego Roivena. I musimy teraz do Nowigradu zapierdzielać, nie? Daj szpiegowi sygnał do spotkania, używając wiedźmińskich zmysłów. Wejdź w umówione miejsce i staw tam. Dostaw tam księgę. Okej. Okay. Dobiegniemy teraz do Nowigradu i lecimy na to spotkanie. Kurde. Szkoda, że... Czuję sobie w brodę, że nie miałem czasu nagrywać przez ostatni miesiąc, czy tam dwa. Już nie pamiętam, ile to minęło dokładnie. Trochę gubię wątki generalnie tego, co się dzieje w tym Wiedźminie. A nie będę całej serii oglądał, bo na to też nie mam czasu oczywiście teraz. Cholera jasna, no szkoda. Będę miał na ciebie baczenie, białowłosy. A se baczaj, gościu. Będę miał na ciebie baczenie, białowłosy. Nic nie boli, a tak jak życie. Uzdrowicielem. Okej, okay, tutaj mamy się gdzieś spotkać, tak? Czekaj, co tu trzeba? Gaś?
Nie chcę tego gasić. Jak ja mam dać znak? Mogę też podnieść, to sobie podniosę. Tutaj coś było gdzieś? To coś? Chyba skrytka, jest. O której była mowa. Czy nie wiem nawet w czym była mowa, ale mniejsza. Dałem umówiony znak. Jeżeli szpieg pamiętacie, to możecie mi napisać w komentarzach. Okej. Okay. Dobiegniemy na miejsce w takim razie spotkania. Elfia krew, co? Elfia krew. Oni kurwa mają z tą elfią krew. Kombatant? Pierdoleni rasiści. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. I tak. A ty, takich jak ty powinno się chyba chłostać. To w Temerii dwa dni drogi odwiedzimy. Dobra, po drodze w sumie na to miejsce spotkania. Wstąpimy tutaj. Mam nadzieję, że będzie tutaj Zoltan. Zoltan. Jest tutaj sowa. No właśnie. Sowa, która ma zakryte oczy. To jest bardzo ciekawe, co? Jest list od Fran. Okej. A tam od razu tą książkę o szkole kota przeczytałem. Dobra. Może kiedy będzie kiedy indziej szansa pogadać z Zoltanem. Chyba, że on teraz jest gdzie indziej, po prostu ja tego nie pamiętam, że tam. Ze strachu jaki blady jesteś? Tak też może być, nie? To mniejsza. Ale chciałbym zobaczyć, czy jest możliwość pogadania o tej właśnie sowie z nim, bo mi się wydaje, że to może być czasami Filipa właśnie. No nic. Jeżeli coś wiecie na ten temat, a mi nie uda się do tego dotrzeć, to też dajcie znać w komentarzach. Bo jestem strasznie ciekaw, czy można tu znaleźć jakkolwiek Filipę, nie? Bo jeżeli się da, to bardzo chciałbym to zrobić, bo nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, jakby przy przejściu Wiedźmina, nie? Tak więc no, jestem ciekaw. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. O północy. Ukryj się i czekaj za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Klasyka. Dobra, czekamy do północy i zobaczmy, kogo spotkamy. A kurwa, coś to jest południe. Co ja odjebałem? Niezła północ w południe. Teraz jest północ. Jak se siedzimy, jak taki badass. Kurde, ty. Cóż za szpieg. Nie może być. Triss, skąd wiedziałaś, że... A, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. I kto tu przyjdzie? Ciekawe. Menge? Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Bardzo, bardzo. Już pamiętam, o co chodzi, mniej nie więcej. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem. Na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Oj, 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 skończyłem. Zmądrzałeś? Pierdol się. Wytrzymam. Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Nie no, jeszcze go zabiję. Please, przestań. Najpierw niech... Proszę. Pamiętaj się, Marigold, do cholery. To jak? Będziesz mówić? Zależy od pytania. Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Tak. I czego byś nie zrobiła, Wiedźmo? Tego jednego nie zdradzę.
szukamy Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagią we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na Wyspie Świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. No dobra, no wystarczy, nie? Mamy wszystko. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem, za dużo widział. No pewnie, że za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! Nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Może lepiej było go jednak zabić? Może mniej by cierpiał na pewno. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Kurwa, ambitne plany. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Okej. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie, tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Może. Trzymam kciuki. Okej, no to już wiemy, jak wyciągnąć Jaskra. Mamy bardzo ambitny plan. Patrice właśnie się teleportowała. Dobra, weźmiemy z tej chatki wszystko, co w niej tutaj się znajduje, bo mogą się przydać jakieś rzeczy. Jestem ciekaw, czy jakbym przewinął czas, to ten gościu by w ogóle wstał, czy on tak będzie już leżał do końca. Kwestia życia i śmierci. Triss ma do nas jeszcze jakąś jedną osobistą sprawę, tak więc tym też na pewno się zajmiemy. Niech żyje sztuka, nowe zadanie. Dobra, nowe zadania, nowymi zadaniami, ale w tym odcinku widzowie to byłoby na tyle. Więc ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wstawić łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. I dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się odcinek. Do następnego, cześć!